Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Nie wystarcza być zrodzonym z ziemi i po ziemsku mówić. Trzeba wam zostać zrodzonym z góry. Dosłowne tłumaczenie wskazuje na konieczność udziału Boga w dalszym tworzeniu się człowieka. Niezbędne jest przyjmowanie życia, które jest z Ducha Świętego. Działanie Pana Boga jest dla człowieka niedostrzegalne, jak wiatr. Nie wiemy, jak i kiedy Duch Święty czyni nas przemienionymi. To nie nasza rzecz znać czas i chwilę. Nie wiemy, dlaczego podejmujemy ryzyko w sprawach, które w rozumieniu innych są przegrane. Sami dziwimy się, że stać nas było na powiedzenie tego, co podpowiadało serce, sumienie, rozsądek, troska o człowieka, wiara. Po znakach będących naszą postawą, mówieniem, poznajemy, że jesteśmy przemienieni, zrodzeni na nowo przez Ducha Świętego. Narodzenie się na nowo wyraża się w uwierzeniu słowom i znakom, które Jezus nieustannie czyni. Tym znakiem, który stał się i jest wymowny i objawiający moc Ducha Świętego, było wywyższenie na krzyżu Syna Człowieczego. Wiara w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa jest oczyszczająca i odradzająca do życia wiecznego. Uwierzyć to odpowiadać Jezusowi, żyć tym, co mówi, kochać Jego słowa, uczynić je swoim powietrzem, wodą, swoim chlebem. Jego słowom oddać swój czas, by smakować, a Duch Pański będzie nas wówczas odnawiał. Krzyż Jezusa odsłania grzechy człowieka, a równocześnie ustanawia Boże panowanie nad światem. Spojrzenie na przybitego Jezusa przynosi człowiekowi uzdrowienie i zbawienie. Zbawienie tym wszystkim, którzy są zatruci śmiertelnym jadem tego świata. Z jednej strony krzyż przedstawia najgłębsze zranienie, które nam zagraża, zranienie śmiercią. Z drugiej strony jest równocześnie znakiem uzdrowienia i zbawienia. Kto wierzy w Chrystusa wywyższonego dla nas na krzyżu, ten już teraz ma w nim życie, które nie może zostać zniszczone nawet przez śmierć. Krzyż jest także zaproszeniem, aby człowiek do niego się zbliżył i doświadczył miłości Jezusa. Tam, gdzie człowiek rani Jezusa, tam czeka na człowieka Boża miłość. Znak otwartych ramion naszego Pana
jest znakiem Jego otwartego serca, do którego każdy człowiek bez wyjątku ma dostęp.